Hejka wszystkim, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Jestem Marta, to jest Aaron. I dzisiaj z Aaronem mamy trening bez ogłowia znowu. Wzięłam ze sobą tym razem ogłowie i ewentualnie halter, w razie jakby coś się odwaliło, na wszelki wypadek. Aaron ma ubrany piękny, fioletowy czapek z Eskadrona Cotton. I w ogóle szok, mam swoje własne kordeo. W końcu nie muszę nikogo poczekać, tylko mam swoje. Zobaczymy, czy jest fajne. I co? I idziemy na plac. Chodź. Chodź. Ale się nie chce. Jestem na placu, wsiadam na Irona. Nie mam schodów, bo nie muszę. Będę występować. Wziąłem bata. Ostatnio nie wziąłem bata, ale stwierdziłam, że się będzie wziąć bata, ale z takiej pustki. Zmieniamy się. Dobra, wstępujemy. Marta, dłuższa nóżka trochę. Luźniutko się. O, tak. Tego bata miałaś zostawiać. Ale jest krótki. Nie szkodzi. Ty masz już bez bata. Słyszysz? Nie. A do kiedy były? A do kiedy były? Zobacz. Czy to mi pokaże? Nie, bo nie pokaże. Dobra, zobacz, jak się pozostaje. Czemu siedzisz półsiadzie i na szyi mu? Co jest? Jak mi powiesz... Co to jest? Sobie przeczytaj w propozycjach. Nie słyszę, co pani mówi. Siedź w siodełku, jak galopujesz. O ja ty jesteś, a... Pula nagród finansowych została powiększona w Elkach, 1200 zł nagród finansowych. No tak. Ja chcę jechać. Bo jest dużo koni, właśnie muszę się dogłosić. Mogę z panią jechać? O, teraz dobrze. No widzisz? Ja w lewo. No, ale poczekaj. Poczekaj, nie wstawaj. Nie wstawaj. Nie wstawaj. On koń sam łapie równowagę. Nie wstawaj. Nie wstawaj. Tak. Daj mu sobie tak galopować. Ja muszę iść. Filmiki. No widzisz? No, to tylko wynika z tego, że ty lecisz na szyję. Dlatego on się tak wie. Nie, chyba jeszcze postępujemy. Nie, było... O, tak, grzeczny koń. A spróbuj go teraz trochę głosem pozatrzymywać, tak? O, i przejście do stępa. Dobrze. Ja jej nie lubię kiszki. Tak, pochwal go. I cukiereczka. Tak. O to chodzi. Robić przejście? Proszę tak. Przejście do trzymania z galopu. Możesz nie, teraz pokusujemy i porobimy takie przejście. Dobra? Tylko może sobie te rączki trzymać na tym. O, i żeby on od dosiadu uczył się, że robisz przejście. Tak, ale jak on od razu ten brzuch do góry podnosi, jak to przyjeżdża do niego. Możecie sobie od razu popatrzeć, jak to wygląda. O tak! Dobrze, Marta. I koło sobie zrób w pusie. Tak. Kręć ładnie, tak. Kręć, kręć. Szybciej musisz się kręcić. Ty za późno to robisz. Ciałem się obracaj. Dobrze. I znowu przejście. O, o nie, tak. Pogłaskaj go. Tak. I znowu zakusuj. Nie naciskaj go. Na przemian łyżeczki do tyłu. Do tyłu. Do tyłu. Na odgłowie łatwy. Grzeczny koń. A jak zagląda na ciebie, bo chce cukierka. Grzeczny. No pogłaskaj konika. No nie wiem, nie zrobię tego, co chciałam. No. Nie wiem, o co chodzi. Nie, on chce cukierka. Aha, ale to nie, ja nie chcę, ja chciałam się cofnąć. Dobra, teraz Marta sobie pojeździmy pod rondach w kusie. Jeździć przez drągi. Ale wiem, ale co dalej? Nie wiem. Zobaczymy, czy się nakręci? No. Aha. 1200 pula nagród, ale nie wiem, czy to pierwszy. Ale jeszcze wracać jest, drugi kiedy nie wyjdzie. On to się wczoraj nakręcił, jak jeździłam na dworze bez ogłowia.
Dobra, to będzie dla nich, a to będzie dla mnie. Jaka jacie. O, patrz ładnie do przodu. A prosto sobie jedź. O. A i teraz ładne przejście. O, Marta, normalnie tylko długa noga. No, ale nie krzyw się od razu, popatrz. Jak tylko przejechałaś, to od razu ci lewe biodro tam spadło z tej lewej strony, już ta krzywa. Spróbuj teraz w drugą stronę pojechać. Zakręć teraz na lewo. No, dobra. Na lewo, to jest prawo. No, jadę za niego. On chciał dzisiaj jechać ze mną, zobaczyć, bo tu nigdy nie był, tak bym nie wjechał. Ma wakacje jeszcze, to nie wiem. Dobrze, takie kłusy jest bardzo dobrze. Jakby kłusem było, to wygra. O, jak się wyprostowałaś teraz, chyba cię na zawody ujeżdżeniowe zapiszę do Dąbrowa. No tam też można jechać, ujeżdżenie. No, bardzo dziękuję za to, za obiadek. Polecam się. To będę pamiętał. Myślałam, że trzeba teraz skręcić czasem. Nie, tu musisz skręcić, bo w chwycie takim jechała, że... Myślenie trochę tak. Tak, i patrz do przodu i teraz troszeczkę łydeczkę przykładaj. Dobrze, pochwal go, przejście do stępa, bardzo dobrze. Teraz znowu zakusuj. To jest mądry koniczek, nie? Mhm. Chyba jak koniec, nie wiem, czy dalej będzie taki. Ale on chyba na niego tak nie robi. Nie. A teraz sobie zmień kierunek znowu i znowu jeszcze raz tak samo przejść przez te drągi. Strasznie mnie dzisiaj to pogodowało. Tak niby ciepło, ale nie. W Dziąchowie byliśmy, to było tak gorąco, słuchaj, że mi tak na czachę tam grzało. To w ogóle taki ewenement jakiś. Długa nóżka, Marta, półsiadzik. A nie miała zmienić kierunku? Proszę? Kierunek miała zmienić. Nie, dobrze pojechała. Tak w tą stronę miała. Hmm. Tak, i kłusuj, kłusuj. Teraz zrób sobie tam koło. Zrób koło. Tak. O, jak ładnie w prawo się kręci. I teraz. Super. Pochwal go. I zatrzymaj go na chwilę. O, dobrze. O, to jest koło. On tu patrzy na chwilę. No, ale tak zatrzymuj sensownie, nie na płota, bo jak ci w końcu pójdzie na tego płota, to będzie. O, pochwal go. Teraz się poprawi. Lewy cukiereczka. Marta zbankrutuje na cukierku. Cudosia. I po przeszkodzie też padnie. Zapis w powietrzu. Nie stać pierwsza. Dobrze. Niech tą drugą zieloną. O, ale mądry koń. Super. Pochwal go. Prosto, Marta, po. Bo jak będziesz miała, tam takie, tam jest duża hala, to wiesz, już ci za szybko wyjdzie przeszkoda. A on jest taki, że jak nie daj Boże coś nie pasuje w tym zakręcie, to on się zaraz denerwuje i napędza, nie? Bo on ma taką kałużę. Ale ty skręciłaś już na drugiej fuli byłaś. No. To teraz jeszcze raz pojedź sobie tą i potem jeszcze raz tamtą. Tak, tak, na razie skusa, bo on to dobrze funkcjonuje. Jak sam pociągnie, to nie cmokaj. On już wie, on już wie. Tak. Nie skacz tylko przed nim. Dobry, pochwal go. Tak. I teraz sobie licz na to. Jak czujesz, że nie pociąga, to wtedy przed samą przeszkodą trochę nie cmokaj. On szybciej zacznie. On teraz pociągnie. Spokojnie. I teraz. Bardzo dobrze. I stępa. Tak jak teraz, jak jesteś na
Marta, bo lepszą masz równowagę wtedy. A, kuleczki. Dobrze, super. A, przejdź do kusa. O, jakie trwamy w kołże, nie chcemy. O, i nie rozpędzaj. Równo. Tak. Teraz o, nie podsmokaj, podsmokaj. Tylko bardziej na środek się kieruj. Zmień nóżkę. Nie wstawaj z siodła. Siedź. Usiądź. Usiądź. O, widzisz, i on od razu przechodzi. I teraz go pochwal i przejdź do stępa. Bardzo krzywo wjechałam. Tak, trochę cię zniosło. Trochę cię zniosło na zewnątrz i już tak zostałaś. Nie prostowałaś go. Dobra, pochwal go. Pani z galopu zepsuje. Ale jeżeli będzie jechać z galopu i będę Marta, czuła... przeszkoda przychodzi do ciebie. Nie skacz przed koniem. Tak, ale... Ucz się tego, że koń cię musi wyciągnąć kłębem do skoku, a nie... Szmat. Jeżeli będę czuła brak kontroli, to mogę przychodzić do kursa, prawda? No, musisz. Ale ja nie wybieram opcji, że ty w półsiadzie jedziesz. Okay. On sam już reaguje na to, że jak ty siadasz, to on zwalczy. To jest taki... Mądry koń. Nie, tak działają wszystkie. Ale on jest najmądrzejszy. No. Tylko na środek. Dwie rączki trzymaj. Równo. Tylko myśleć o tym, że jest zakręt. A ty tak najedź na samokser teraz, bo już go wystraszyłaś tym, bo jak byłaś już tam, to on myślał, że ma skakać to. No, no i on potem jest taki, że on to bierze za to, że on spłynął z przeszkody i zaczyna uciekać. Bo tak był uczony, że jak kiedyś uciekł, to dostawał... Ale to nie u mnie. No nieważne, ale on to odbiera jako kara, że on coś zrobił źle. O, nie, nie, nie. No i czemu nie pojechałaś na tą przeszkodę? Ale ty nie będziesz nigdy miała takiej kontroli. Ty masz na środek jechać. Tak jak mu pokazujesz, przejdź ze stępa. Nie rozpędzaj, nie rozpędzaj, nie rozpędzaj. Ty rządzisz. O, już Marta się złożyła. Wodze skróć. Wodze skróć, tak. 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 Dobrze. Zielona. Patrz tu. O, przynajmniej on jak tak pokusował wcześniej, to i się ładnie rozluźnił. Grzeczny koń. Ola. A jedź, jedź na tą linię. A pomalutku, pomalutku, pomalutku. Rączka do przodu. Odchyl się do tyłu, zamknij rączki i zatrzymaj. Zatrzymaj. Jeszcze odchyl się i zatrzymaj. Zatrzymaj. O, widzisz, pochwal go teraz. Rzeczny. To problem polega na tym, to co ci mówię, on sobie kojarzy te takie ucieczki w bok z wyłamaniem. I on potem się boi, ale on powera ma za dużo. Ja już wiem, co my z nim zrobimy. Ja nie wiem, co pani mówi. Mówię, że powera ma dużo. No. No kolony na te skoki. Jak, dobra, to mu okser wyżej postawię. No on chce, ale ten okser mi się tak... Ten najazd nie podobał. Ja bym na kordonie nie ma szans. Gdybyś nie najeżdżała na prawą stronę, to byłoby ci lepiej. To są twoje ślady. Jego skok. To, a my dzisiaj jeszcze będziemy bez ogłowia jeździć, czy nie? Tak? Tak? No. Nie, nie będziemy na górze.
On już na początku był super, ale jakżeś ten. Zepsułam, to się podkręcił. Jakżeś tym, to on się podkręcił i on. To ja to zdejmuję, bo mnie ona przeszkadza trochę. Pojedziemy tak o. Na nim to tak oto w fali, wiesz, na dworze to ja się w fali to w bandę walnie, to tutaj to. Nie no, trzeba ćwiczyć. Ale tam na dworze nie ma. Teraz przejdziemy jeszcze tylko takie małe przeszkody i damy mu luz, ale następnym razem ustawimy sobie w fali. Ten cały parkour? Ten parkurek. Nawet nie musi być, wiesz, drągi chociaż taki. Chodzi o najazdy, nie? I wtedy będziemy sobie, wiesz, tak ćwiczyć, ale wolę to tutaj, wiesz, jest jeszcze taka łóża ruszy się z sobą, pierdzieli się to. A on już się nakręca. Na początku to? Ale sobie siedź właśnie tak. Tak sobie siedź. Niech on tak idzie, bo to trzeba go tak uczyć. On i tak się sam napędzi. Tak niech sobie idzie. Tylko że musisz wytrzymać ramionami z tyłu do końca. Trzymaj te ramiona z tyłu. O, dobrze. Patrz już na ten szereg, żeby na środek było. Na środek. Na środek. Ramiona. Ramiona do tyłu, ramiona do tyłu. O, lepiej. Teraz skracaj wodę i przytrzymaj odpuść. Przytrzymaj odpuść. To nie skacz pod włos. Dobra, Marta, na siebie go. Jakbyś chciała go zatrzymać trochę. Na siebie. O, teraz odpuścił. Teraz możesz się odpuścić. Jemu dobrze robi po tym, bo on się taki luźny zrobił. Pochwal go. I na kółeczko. Tak. O, patrz jaki on jest ten poskładany. Super. Pochwal go i do stępa. I stęp. I do stępa luzik. O, jemu dobrze robi to na. My już po tym z góry przygotowuję właśnie Arona, bo przygotuję na niego jedzonko. Jeśli chodzi o mój trening, to poznałam mniej więcej, gdzie robię największy błąd, czyli no, jak już wcześniej zauważyliśmy, to słabo idzie skręcanie, ale wiemy, dlaczego Aaron się denerwuje i nakręca, bo on myśli, że to jest błamanie dla niego, jak ja zrobię beznadziejny najazd, a on przyspieszy. No i ja wtedy nie chcę jechać na przeszkodę, bo się boję, więc skręcam, a on myśli, że to jest błamanie, więc on spada w panikę, bo... Aaron sobie spada w panikę, bo myśli, że coś będzie miał złego, bo też złamał, więc pędzimy po prostu wtedy. A jeśli chodzi o te zawody, to uważam, że na ten moment w ogóle nie jestem na nie gotowa. I jakbym pojechała w tym momencie na zawody bosadowe, to wiem, że bym galopowała w kółko po hali i nie jechałabym na żadną przeszkodę. Ale trzeba sobie ćwiczyć. Jeżeli w tym roku nam się nie uda pojechać, to pojedziemy za rok, będziemy się przygotowywać cały czas. A te treningi, co teraz mamy przez ten najbliższy miesiąc, to uważam, że na dobre nam wyjdą, bo nauczymy się nowych rzeczy. I nawet moja pani trener powiedziała, że Aaron po tym skokach bez obowia, no obowia lepiej skoczy. Więc to jest dobra lekcja dla nas, tak poza tym, taka jazda bez obowia i tak sobie będziemy teraz jeździć przez najbliższy miesiąc. Ale z jedzonko, witam w mojej kuchni. Niestety, skończyłam się suplementy. Standardowo. Ale mam tu musi i moja pani trener powiedziała, że mam nie dawać Aaronowi szkoda, gdyż ma za dużo energii, więc dajemy sobie musli. I to musli, które mu daję, to jest bardzo, bardzo nisko energetyczne, bo ona ma chyba tylko tym dżuli 8. To są dżule, tak? No to ma ich 8 około. A poprzednia pasza, którą dostawała, miała 14, więc o połowę mniej. Jezu, jak ja nie widzę tego szumienia. Wsypuję tu trochę, tylko dalej miareczki. Suplementów nie daję, bo się skończyły. No i sieczki też daję nie za dużo, bo dieta. Więc teraz sieczka wystarczy. W sumie to tyle z żarcia Arona. Musli i sieczka. I muszę zamówić suple. Jeśli chodzi o paszę, to zamawiam paszę z Four Horses i tam jest mój kod rabatowy MA5, a suplementy podaję z Horselina, tylko że aktualnie nie mam. No i na Horselinie macie kod rabatowy Aron 10. Idziemy do Aron. Patrzcie. Korzystam, że trochę zabił. Aron. Chodź, nagramy zakończenie. Chodź. No, nie widzisz. Chodź tutaj.
na kołyczkę, na zimniczkę. Kantarek ubieramy tylko po to, żeby na zakończenie. Dobra widzowie, to by było na tyle z dzisiejszego filmu. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!